Książka to zawsze w takim lub innym wymiarze zbiór opowieści. Zanim powstało pismo, przekazywano je werbalnie. Wiele z nich trafiło potem na karty papieru, ale też są takie, które wciąż krążą z ust do ust. Michał Malinowski zbiera je na całym świecie, zwłaszcza z tych miejsc, gdzie posługiwanie się słowem pisanym wciąż bywa rzadkością. W sąsiadującym z Piasecznem Czarnowie stworzył magiczne muzeum bajki, baśni i opowieści, gdzie otoczenie pozwala wtopić się w zebrane przez niego historie, a liczba zgromadzonych przekazów tworzy największą kolekcję tego typu na świecie. Posłuchajmy, jak sam Michał Malinowski opowiada o swojej pasji i muzeum. Książka jest pięknym przedmiotem, który kryje wartościową, wspaniałą, wzruszającą opowieść. Opowieść jest też inspiracją do naszej drogi w życiu. Bez pięknej opowieści w zasadzie nie wiemy, jak żyć. Na co dzień pracuję ze słowem, ale nie tylko. Bo dla mnie słowo jest też punktem wyjścia do tego, żeby stworzyć obraz. Słowo ma tą magiczną moc wywoływania w nas różnych obrazów. Słowo ma tą magiczną moc do uruchomienia w nas energii i do tego, żebyśmy zaczynali robić różne działania. Czy są to opowieści, które zaczerpnąłeś z książek, czy zaczerpnąłeś od innych opowiadaczy? Bardzo różnie, bardzo różnie. Opowieści pojawiają się w trakcie moich spacerów, w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem, jak również oczywiście są pod wpływem lektury. Z jednej strony ja wsłuchuję się, czy wczytuję się w opowieść, a potem pojawia się opowieść, którą ja sam przekazuję dalej. Nigdy to nie jest ta sama opowieść. Za każdym razem, jak powiedzmy inspiruję się jakąś opowieścią czytaną, czy opowieścią zasłyszaną gdzieś, kiedy przekazuję ją dalej, to właśnie przekształcam ją na swój sposób. Pracuję z opowieścią w bardzo różny sposób. W formie pisanej, w formie mówionej, jak również w formie wizualnej. Wizualnej, ale nie tylko, bo też i w formie ruchowej. Dla mnie opowieść jest czymś bardzo, bardzo obszernym i warto przekładać opowieść na różne media. Książka jest jednym z takich cudownych mediów, które właśnie potrafi opowieść utrwalić. Ale dla mnie książka też nie jest przedmiotem, który jest martwy. Tylko jest to przedmiot żywy, który przybiera najróżniejsze formy. Książka jest pięknym przedmiotem, który bierzemy w dłonie, dotykamy, który czujemy. Który ma ciężar, który ma kolor, który ma nawet smak albo zapach. Bardzo sensorycznie podchodzę do książki. Każda książka ma inną strukturę papieru. Szum przekładanych kartek też jest dla mnie ważny. Książka też ma w środku ilustracje. Właśnie zaczynałem w ogóle moje odkrycia książki poprzez, pamiętam, książki ilustrowane, które pokazywała mi moja mama, a później nie tylko pokazywała, ale właśnie czytała. Także pamiętam to doświadczenie z dzieciństwa. Książki, które miałem okazję oglądać, doświadczać w dzieciństwie, były tylko inspiracją do tego, żeby moja mama zaczynała snuć opowieści. Także teraz odkrywam, że jestem bardzo mocno osadzony w dzieciństwie i te moje pierwsze doświadczenia książki próbuję przekazywać dalej. Oczywiście rozwijam to, gdyż dla mnie książka jest takim cudownym narzędziem do uruchamiania kreatywności. Dzieci inaczej przeżywają opowieści, dorośli zupełnie inaczej słuchają, ale też jest dużo podobieństw. Niesamowite jest to, jak dorośli, albo nawet te najstarsze pokolenie, w momencie, kiedy zaczynam opowiadać, otwiera buzię ze zdziwienia i widzę oczy takie wpatrzone we mnie i ludzi zasłuchanych. To jest ten niesamowity moment, kiedy widzę, że ta opowieść dociera do kogoś i porusza jego serce. Tworząc Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, zacząłem poszukiwać różnych opowieści, poszukiwać opowiadaczy, którzy umieją opowiadać piękne opowieści. Zacząłem podróżować po najróżniejszych krajach świata. I docierając do Papui Nowej Gwinei, do wiosek w Afryce, odkryłem, że również w tych najodleglejszych kulturach ludzie posługują się
różnymi formami wizualnymi do stymulowania opowieści. Do tego, żeby przekazać opowieść, często wykorzystuje się nie tylko sam głos, tylko na przykład jakieś laleczki czy obrazki. W Afryce Południowej, dokładnie w północnej Angolii, opowiadacz, jak ma przekazać opowieść, to najpierw wyrównuje na piasku teren przed sobą. Najpierw wyrównuje piasek, a potem stawia kropki. Następnie w trakcie, jak opowiada, łączy te kropki linią. I na koniec jego opowieści powstaje rysunek postaci, o której opowiada. Te takie opowieści rysowane na piasku przekładane są później na język wizualny, bo dekorują domy właśnie na podstawie tych rysunków, które stworzyli na piasku. To jest bardzo ciekawa forma wykorzystania piasku do stworzenia opowieści, do stworzenia rysunku. To niekoniecznie musi być utrwalone, bo to jest, wiadomo, piasek jest czymś bardzo nietrwałym. Przyjdzie wiatr i koniec, po opowieści. Znaczy po tej formie wizualnej opowieści, która inspiruje opowiadacza do przekazania narracji. Najbardziej pierwotną formą opowiadania to jest wyrażanie opowieści głosem, ale jednocześnie z opowiadaniem możemy też mówić o języku wizualnym, który tworzy ciało, o geście, który towarzyszy opowieści. Ten gest jest wykorzystywany w bardzo różny sposób. W niektórych kulturach opowiada się w sposób bardzo taki ograniczony, te gesty są skromne, a w niektórych gesty są bardzo żywe, bardzo barwne, wykorzystuje się taniec, wykorzystuje się interakcję z publicznością, czyli to nie jest tylko gest opowiadacza, ale jednocześnie jest to gest całej publiczności. To jest wielkie zjawisko narracyjno-wizualne. W niektórych kulturach wykorzystuje się bardzo proste formy wizualne, jak na przykład prosty sznurek i na tym sznurku się robi węzełki. Tworzy się postacie z tych węzełków. I w trakcie, jak się opowiada, przesuwa się te węzełki na sznurku. Też się wykorzystuje tą wizualną formę do stymulowania przekazu narracji. W Indiach bardzo ciekawa jest forma kawat. Jest to taki ołtarzyk opowieści, który nosi opowiadacz w plecaku. Nie może to być ciężkie, bo zwykle taki opowiadacz jest biedną osobą i nie ma pieniędzy nawet na jakiś środek transportu, tylko musi iść od wioski do wioski. Natomiast jak już dojdzie do wioski, idzie na środek, gdzie jest jakiś mały plac, rośnie drzewo, bo ważne jest to, żeby ten opowiadacz też usiadł w cieniu, żeby słońce nie świeciło mu za bardzo w oczy. No i natychmiast zbiera się grupka dzieci. On wyjmuje ten ołtarzyk i zaczyna otwierać strony tego ołtarzyku i zaczyna snuć opowieść. Ale tu mamy bardzo ciekawą formę, bo to jest też pewna forma książki, którą on przenosi ze sobą w plecaku i pokazując, jednocześnie przekazuje opowieść. Myślę, że nowa technologia ma swoje dobre i złe strony. Jestem fascynatem technologii. Wydaje mi się, że można bardzo fajnie wykorzystać najróżniejsze nowe technologie do właśnie stworzenia nowych form opowiadania i nowych form przekazywania tej opowieści. Jestem entuzjastą wykorzystania obecnie właśnie sieci, połączeń sieciowych do tego, żeby tworzyć nowe formy narracyjne. Formy, które były dotąd niemożliwe do stworzenia. Dlatego takim moim projektem jest połączenie dzieci z najróżniejszych części świata i do zainteresowania w stworzeniu wspólnej opowieści. Nowa technologia na pewno w jakiś sposób ogranicza dzieci, sadzając je nieruchomo przed ekranem. Ale pytanie, czy nie możemy tego wykorzystać w zupełnie odmienny sposób, czyli dojść do pewnej interakcji, stymulować do pewnej interakcji dzieci, żeby nie tylko pasywnie siedziały przed ekranem, tylko żeby zaczęły wykorzystywać ekran do tego, żeby poruszyć ciało.
ja właśnie idę w tym kierunku. W trakcie moich warsztatów staram się odciągnąć na chwilę dzieci od ekranu po to, żeby wykonały coś manualnie, a następnie powróciły przed ekran i żeby zaprezentowały opowieść. Tutaj w muzeum pracuję nad tym, żeby stworzyć pewne rekonstrukcje opowiadaczy z różnych części świata, opowiadaczy wirtualnych. Technologia umożliwia nam stworzenie postaci wirtualnej, która może poruszać się na ekranie. Można odtworzyć te środowiska opowiadaczy, które zaginęły, bo opowiadanie jest czymś efemerycznym. I w momencie, kiedy nie utrwalimy pewnej opowieści, ona ginie. Wiele opowieści już zaginęło, wiele kultur zaginęło, wiele języków zaginęło. Teraz możemy jedynie zrekonstruować pewne formy opowiadania na podstawie jakichś tam rzeczy, które zostały. Natomiast to już zaginęło bezpowrotnie i w zasadzie tylko w tej formie wirtualnej może obecnie istnieć. Nowa technologia jest cudownym narzędziem do tego, żeby utrwalać opowieść. Książka w pewnym okresie cywilizacji była tym narzędziem, która pozwoliła z jednej strony rozwijać się niesamowicie, dała możliwość ludziom tworzenia zapisu i książek, natomiast obecna technologia daje dużo więcej możliwości. Ludzie narzekają, że niby nie czytamy, co nie jest do końca prawdą, bo myślę, że przed ekranem dużo więcej czytamy niż dawniej. Natomiast być może ludzie nie czytają książek, tylko czytają informacje. Informacje podawane w najróżniejszej formie. Książka jest taką cudowną formą uporządkowania informacji. Bo książka nie jest tylko informacją, tylko książka jest takim przedmiotem, który... Tutaj mówię też o tych książkach cyfrowych. Bo trzeba zwrócić uwagę, że ta nowa forma książki, formy książki elektronicznej, również, jak jest dobrze zrobiona, ma swój smak, ma swój kolor, ma swoją formę i jest taką ciekawą formą pobudzenia wyobraźni. Także ta współczesna forma książki, ta dawna forma książki, to są takie formy, które potrafią uporządkować informacje. Po to, żeby właśnie z tego chaosu informacyjnego wybrać coś pięknego, wybrać jakąś wartościową sekwencję. Cudowną formą książki eksperymentalnej jest teatrzyk Kamishibai, który pochodzi z Japonii. Akurat ta forma teatrzyku jest połączeniem kultury japońskiej z kulturą peruwiańską, bowiem ta wersja została sprowadzona z Peru, a wykonana przez wielkiego peruwiańskiego opowiadacza Pepe Cabana Kochaczy. Teatrzyk Kamishibai zawiera w sobie taki właśnie teatrzyk, który otwieramy, okienko, które otwieramy, a w środku znajdują się ilustracje. W trakcie jak opowiadamy, opowiadacz przesuwa te ilustracje, przekłada, jednocześnie snując opowieść. Jest to bardzo efektywna forma opowiadania, angażująca niezwykle publiczność. Efektywną formą tworzenia opowieści jest wykorzystanie metody narracyjno-modelarskiej. Metoda ta polega na tworzeniu modeli ze sklejki, klejeniu ich, a następnie wymyślaniu opowieści. Co dzieje się z danym modelem? Co dzieje się z daną postacią, która na przykład leci takim helikopterem? Mam bardzo szeroki wachlarz różnych tematów. Inspirującym jest motyw superbohatera. Tworzymy z wyobraźni pojazdy superbohatera, wymyślamy, co ten bohater musi zrobić, jakie ma wyzwania, jakie ma trudności, które musi pokonać. Wykonujemy ten model, a następnie tworzymy indywidualnie albo zbiorowo opowieść. Mocną stroną tej metody jest to, że angażuje ona bardzo łatwo dzieci, jak również dorosłych. W mojej pracy bardzo często chodzi mi o to, żeby
angażować rodziców i dzieci, żeby spędzili wspólnie czas na tworzeniu zarówno opowieści, ale również, żeby wykorzystali własne dłonie, żeby wykorzystali ciało do poruszenia się, do wspólnego spędzania czasu w ruchu. Dlatego też ta metoda modelarsko-narracyjna bardzo się sprawdza. Modeli i tematów jest bardzo dużo. Możemy wykonać samolot, samochód historyczny. Tu mamy przykład samochodu inżyniera Tańskiego, polskiego konstruktora, który stworzył polski samochód z polskich materiałów, składany i rozkładany jednym kluczem. Możemy wykonywać pojazdy albo modele całkowicie z wyobraźni. Tutaj mam mnóstwo różnych klocków narracyjnych, z których można stworzyć dowolną formę i wymyślić dowolną opowieść. Pojazd kosmiczny albo statek podwodny. Zależy, gdzie chcemy się udać. Staram się zainspirować metodą narracyjno-modelarską dzieci z różnych części świata. Obecnie przygotowuję webinary, które mają połączyć dzieci z Indii, z Kataru, z Maroka, z Afryki Południowej czy Kenii, jeszcze z innych części świata, na wspólnym projekcie tworzenia modeli, ale jednocześnie wymyślaniu opowieści, która by jakoś poruszyła wyobraźnię, żeby w pozytywny sposób wpłynąć na naszą planetę. Planujemy robić pojazdy superbohaterów, którzy mieliby ochronić oceany. Tematem będzie woda. Będziemy próbowali wymyślić, jakie działania warto przedsięwziąć, żeby ochronić wodę na naszej planecie. Niezwykłe miejsce wśród książek ilustrowanych zajmują książeczki rozkładanki. Tu w Muzeum Bajek mamy znaczącą kolekcję rozkładanek z najróżniejszych części świata, najróżniejszych ilustratorów, od słynnego Wojciecha Kubasty po współczesnych ilustratorów z Francji, z Stanów Zjednoczonych czy z Japonii. Te książki rozkładane są materiałem i pomysłem na tworzenie opowieści i łączenie opowiadania, wymyślania opowieści właśnie z tworzeniem ilustracji przestrzennych. Ilustracje przestrzenne inspirują wspaniale do tworzenia opowieści. I tu w Muzeum Bajek tworzymy warsztaty, które mają na celu z jednej strony nauczyć inżynierii papieru, tego jak składać, jak nacinać papier, ażeby móc stworzyć taką ilustrację, ale jednocześnie oprócz ilustracji stworzyć całą książeczkę i wymyślić opowieść, a następnie, jak już mamy taką książeczkę, opowiedzieć tą opowieść przed szerszą publicznością.